lekcji powinni powtórzyć posłowie PiS. O konstytucji. Tego, co jest w konstytucji, na czym polega trójpodział władzy, że władza sądownicza powinna być jednak niezależna od władzy politycznej. Jaką lekturę dorzuciłabyś do kanonu lektur? Taką, którą młodzież chciałaby czytać. Kiedyś był kosik na przykład jakaś z książek młodzieżowych, zlikwidowano. Ja uważam, że to błąd, dlatego że powinniśmy patrzeć, co młodzież czyta, bo lektury mają między innymi uczyć czytania. Ale pani ulubiona? O, moich ulubionych to jest sporo. Ostatnio to strasznie mi się podobają Chłopki, książka o naszych prababciach. A co z edukacją seksualną w szkołach? No, edukacja seksualna to by się przydała szczególnie panu prezydentowi, żeby zrozumiał, czym jest pigułka dzień po i że wiek zgody to jest 15 lat, natomiast okazuje się, że 15-latka już według pana prezydenta jest gotowa do tego, żeby być matką, a nie jest gotowa do tego, żeby przyjąć jedną, a nie pięć pigułek dzień po i zapobiec temu, żeby być matką.